Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Widzimy się dzisiaj ze Zbigniewem Rokitą. Dzień dobry. Laureatem Nagrody Nike tegorocznej za książkę Kaiś, opowieści o Górnym Śląsku. Ja już rozmawiałem ze Zbigniewem, zanim dostał Nike, więc jak będę robił jakieś skróty myślowe, to z góry przepraszam, ale to mam nadzieję, że Państwo po spotkaniu dopowiedzą jakieś dziury. Zaczniemy ogólnie od tego, jak przyjazd do Szczecina. Znaczy, jak patrzysz na Szczecin, jak sobie tu przyjechałeś? Czy to pierwsza wizyta? Wiesz co, no patrzę na pewno z perspektywy też logistycznej, to znaczy będąc ze Śląska, jeżdżąc do Szczecina, poruszam się komunikacją zbiorową, pociągiem. Jest czasem trudno, bo trzeba wstać o godzinie 5 coś, o 6 coś wyjechać i jakoś tutaj się półżywym doczołgać. Nie, ale ja w Szczecinie jestem drugi raz. Pierwszy raz byłem parę miesięcy temu. Jakoś ten Szczecin mi zawsze umykał, a udało mi się faktycznie dotrzeć i to było dla mnie ciekawe doświadczenie ostatnio tu być, bo dzisiaj tak jakoś mniej, mało miałem czasu, żeby się powłóczyć, ale ostatnio to było strasznie ciekawe, dlatego że to, o czym mówiliśmy, nie? Że jakby ja mam coś takiego i to ma bardzo dużo osób, które są z tych wszystkich poniemieckich miejsc, jakichś Odrzani, czy jak tę krainę dziwną nazwać, czyli takie rozumienie tej przestrzeni, która jest w dużej mierze jakaś po prostu podobna, nie? Przynajmniej ta tkanka, wokół której się wszystko nabudowało po 1945 roku. Więc tak jak tam zawsze opowiadam, jak tutaj w czerwcu byłem, czy w lipcu i szedłem po Aleja Niepodległości, taka duża? Też. I tam jest poczta. Dobrze pamiętam, tak. Idę z jakiejś tam perspektywy odległości sporej. Widzę właśnie budynek poczty, czyli tam Wiśniowa Wilhelmińska cegiełka, tak, strzeliste, gotyckie. No ja po prostu jakby no, nie muszę podchodzić, bo ja rozumiem, że to jest poczta, mimo że nie widzę oznaczeń. Rozumiem, że to musiało powstać w ostatnich latach tam kajzerowskich, no ale podchodzę, upewniam się, że rzeczywiście tak jest. No i to sprawia, że jakiś, jakby to sprzyja jakimś takim związkowi właśnie z miejscem, nie? Że ja czuję, że ten Szczecin jest mój, znacznie bardziej na przykład niż, nie wiem, Warszawa, Kraków czy coś, nawet jeżeli tamte miejsca znam 100 razy lepiej, ale tu po prostu na takim czysto emocjonalnym poziomie czuję się jakoś bardziej u siebie. A mógłbyś mieszkać w Warszawie albo w Krakowie, tak na stałe? Bo no, przychodzi mi kazus Karoliny Kuszyk. Ona właśnie studiowała w Warszawie i powiedziała, że nigdy więcej, nie? I wyjechała do Berlina w ramach tej poniemieckości, którą znała z Polski. Wiesz co, to powiem ci tak, zanim o Krakowie i Warszawie, to z poniemieckością, ja sobie dopiero w Szczecinie uświadomiłem bardzo dużo o poniemieckości, bo jak szedłem... Teraz się nie będę popisywał nazwami, bo ich nie pamiętam. W każdym razie wszedłem z tego dużego ronda na Aleję Jana Pawła II. I tam są te piękne takie, tam dwu czy trzy kondygnacyjne kamieniczki, to jeszcze było lato, więc jeszcze piękniej. I się tak zachwycam, mówię, o, ile zachowanego, ile ładnego po niemieckiego. No i tak idę 5, 10, 20, 30 sekund i w końcu zacząłem się wkurzać. Bo mój odruch jakby po niemieckości, to co mnie zachwyca w architekturze po niemieckiej, to jest właśnie taki, no jakby taka zupełna rozwałka, rozpieprzenie, ale historyzujące po prostu jakieś tam tych tak zwanych ziem odzyskanych, czy ten chaos mnie bardzo kręci, tak? Mnie kręci, nie wiem, Starówka Wrocławska, gdzie bloki na Starym Mieście przebijają się z jakimiś pięknymi kamienicami, ze Solpolem, z czymś jeszcze na mnie działa. A kiedy szedłem tą aleją Jana Pawła II, to sobie tak w końcu pomyślałem, gdybym ja chciał niemieckie, to bym sobie do Niemiec pojechał, tak? Mógłbym pojechać do Berlina Jakuszyk, nie? Czy tam może do innych miejsc, gdzie to jest lepiej jeszcze zachowane. A i taka po niemiecku jest zbyt zachowana, jakby też mi nie pasuje. Wiesz co, mógłbym mieszkać i nawet sprawdziłem to empirycznie, bo ja mieszkałem kilkanaście lat w Krakowie, z tego dopiero co wróciłem na Śląsk, tam rok niespełna temu. Więc jakby potwierdzam, że to się da, nie? Tylko jakoś tak akurat to nie było... Nie czułem się tam najlepiej, a po powrocie na Śląsk okazało się, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce i już jest dobrze. Zahaczyliśmy o ten Kraków, bo on trochę wydaje mi się powodem, dla którego zacząłeś pisać tą książkę. To znaczy pojawienie się w tej obcej dla ciebie przestrzeni kazało ci zadawać pytania o jakąś tożsamość. Jakoś dziwnie dodałem tą jakąś, ale ona chyba tu pasuje. A że co, że kazano mi zadawać? Zacząłeś zadawać sobie pytania po tym wyjeździe. Tak, wiesz co, no jakby ta moja taka krótka ścieżka tożsamościowo-poszukiwawcza była taka, że ja rzeczywiście mieszkając na Śląsku jeszcze wcześniej, no do 19 roku życia, do momentu, kiedy wyjechałem na studia właśnie do Krakowa, to ja jakoś tak flirtowałem z tą częścią mojej rodziny, w sensie takim właśnie emocjonalnym, tożsamościowym, której korzenie
z Kresów są, nie? Ze Lwowa, już tam politechniczne, takie, którymi się można było szczycić. No więc się szczyciłem i jakoś się tym jechałem. Po czym jak pojechałem do tego Krakowa, no, czyli do Galicji właśnie, a na domiar złego miesiąc później, bo studiowałem coś tam o wschodzie, na domiar złego po miesiącu czy po dwóch pojechałem jeszcze do tego całego nieszczęsnego Lwowa. No i okazało się, że ten Lwów i istnieje i po prostu jest miejscem, z którym ja nie mam nic wspólnego, no jakby nie mogę mieć, tak. Nawet ja bym nie był w stanie sobie dokręcić aż takiej szerokiej tożsamości, jako jakiś tam pan galicyjski Ślązak, więc bardzo szybko to wszystko, wiesz, rzuciłem w diabły i zacząłem właśnie, bo mam taką potrzebę jakiegoś zakorzeniania się, jakiegoś kontuchowania tej swojej tożsamości, nadawania właśnie jakiś ram. I zacząłem się jakoś tak w tym wiercić. Oczywiście też bez przesady, że jako 19 czy 20 latek nie mogłem spać po nocach, bo myślałem o swojej tożsamości, bo tylko 19 czy 20 latek z innych powodów nie spałem po nocach, ale z czasem. Bynajmniej nie dlatego, że zastanawiałem się, czy, wiesz, nad rodem gryfitów, czy nad czymś takim, raczej nie. I wiesz, z czasem po prostu zaczęło mnie to jakoś coraz bardziej kręcić. Też pewnie dlatego, kręcić w sensie tej śląskości, też pewnie dlatego po pierwsze, że zawsze znalazłszy się w jakiejś diasporze, a ja w tej śląskiej się znalazłem, to człowiek pewnie jakoś więcej być może zauważa z dystansu. Nie mówię, że lepiej się wtedy widzi, ale się widzi jednak dość wyraźnie, ja przynajmniej tak zobaczyłem. Plus ja zacząłem jeździć po właśnie tym wschodzie, tym moim wschodzie, tych Kaukazach, Azjach Centralnych, jakichś tam Rosjach, Białorusiach i tak dalej. Jakby oglądać, wiesz, w 3D, w kolorze, jak tożsamości się w ogóle tworzą, bo one się tam dość żywiołowo i po prostu na naszych oczach kształtują. I coraz więcej zacząłem rozumieć z tego, że te tożsamości są po prostu cholernie umowne, nie? Że gdyby historia się jakoś tam inaczej potoczyła w tym, w tamtym czy w owym roku, gdyby nie doszło do jakiejś rewolucji czy innych dość przypadkowych rzeczy, to być może milion w te albo w te osób nie powiedziałby o sobie, jesteśmy Ukraińcami, Białorusinami, Mołdawianami czy kimkolwiek jeszcze. I jakby te ostatnie kilkanaście lat, tam 10 czy ileś właśnie takie jakieś tam dziennikarki, nauczyły mnie tego właśnie, jak to jest umowne i jak samemu można sobie jakąś tożsamość, umówić się ze sobą, że się jakąś tożsamość ma. Przeczytam fragmenciki i zadam pytanie. To fragmencik, który zaznaczyłem sobie świeżo, w sensie przy tym drugim czytaniu. We własnym domu najtrudniej znajduje się pierwszą swastykę. Kolejne szokują już mniej, ale aż w końcu człowiek obojętnieje. W rodzinnych szpargałach naliczyłem ich 29. I moje pytanie, może nie o swastykę, ale może trochę też. To czy raz, bo piszesz tutaj o ostatniej, którą znalazłeś, to powiedz o pierwszej, którą znalazłeś, bo to było chyba najbardziej szokujące. Już się gdzieś 30 gdzieś znalazło, ale nie pamiętam. A wiem, kurczę, ta 30 jest no niesamowitej rzeczy, bo ja się zawsze, już ci odpowiem, ale ja się zawsze zastanawiałem, jak wydawano mapy, takie w czysto komercyjnym obiegu, nie? Są w księgarniach sprzedawane, podczas wojny, podczas II wojny światowej, jak to robili naziści, nie? I w końcu znalazłem u siebie w domu, znaczy ja już ją kiedyś gdzieś tam znalazłem, ale o niej zapomniałem na lata i tam mi się napotoczyło jakiś czas temu, znowu sobie o tym przypomniałem. Wiesz, mapa z 1942 roku, no bo jak się w 1942 roku te fronty zmieniały, no to nie dało się tego uchwycić na mapie, która musiała być wydrukowana i tak dalej, rozdystrybuowana, więc to była mapa życzeniowa i akurat tak się front nigdy nie ułożył, jak ta mapa pokazała, nie? Więc to była taka mapa po prostu wannabe, tak sobie pewnie policzyli, no tak jak wydukujemy ją za tyle, ktoś ją kupi za tyle i będzie w sprzedaży mniej więcej tyle, to chyba trochę będzie jeszcze aktualna, nie? I na niej też jest swastyka, to już 30. Natomiast, wiesz co, nawet nie pamiętam, która była pierwsza. Pewnie jest w tym ileś jakiejś metafory dotyczącej jakby tego pierwszego jakiegoś szoku, jak się człowiek orientuje, że w ogóle jakieś swastyki w domu mogą być. Ja nie pamiętam, która była pierwsza. Być może pierwsza była na prawie jazdy, tak się odmienia, mojej prababci, Elze Hajok. Takie piękne prawo jazdy, tam jest napisane cabrio limuzyny z jakimś Ford Köln chyba, to jest z 36 roku. No i wiesz, tak, mi się wydaje, że ona była pierwsza i to było niesamowite, dlatego że w pierwszym momencie, no to za bajtla, za dziecka pewnie widziałem, byłem młody, się jakoś tam oburzyłem, bo już nie na tyle młody, żeby nie rozumieć, że no jak to swastyka w domu, przecież to źle, no ale później szybko zrozumiałem, no że jak, no przecież nie wyrzucimy prawa jazdy po prababci, no z jakimś pięknym zdjęciem, z wszystkim, no przecież pamiątka rodzinna, nie? Później coś tam było z domem, jakich rzeczy i potrzebowaliśmy też papierów,
no dotyczący tam działki budowlanej, takich rzeczy, kiedy on powstawał pod koniec lat 30. No w Gleiwitz, czyli wówczas w Niemczech. No i tam przecież tych swastyk też jest odpierona, no ale jakby nie jesteś w stanie tego pozbyć, no bo tak to była jakby pieczęć państwowa, nie? Dobra, zła, no jakby to nie o to chodzi, to jakby nie w tych kategoriach w tym momencie o tym mówię, tylko w tym, że to jest jakby jednak część pewnej intymności, może jakaś niechciana, ale jednak jakaś część, no bo taką intymnością jest właśnie czyjeś prawo jazdy czy coś. No i ta swastyka jest symbolem oczywiście czegoś strasznego i kropka, ale zawsze sobie też myślę w tym kontekście na przykład o ślepiej młocie, który został w Polsce bardzo oswojonym symbolem, a pewnie jest równie straszny, czemu miałbym być mniej straszny. A i to jest właśnie ciekawe, jak emocjonalnie to na nas działa, bo przecież jak pójdziemy na jakiś targ, jakiś staroci czegoś, to tam jest od groma jakichś Leninów, może nawet jeszcze Dzierżyńskich, można je kupić, ale pewnie gdyby ktoś sprzedawał Hitlera albo Goebbelsa, to ktoś inny wezwał policję, nie? I nie mówię teraz tego w kontekście tego, że można czy należy sprzedawać Hitlery albo gdzieś tam, nie wiem, szczycić się swastykami, bo oczywiście nie ma czym i to jest symbol największego zła, ale chodzi mi tylko o to, właśnie porównując ten sierp i młot i swastykę, jak pewne symbole można sobie oswoić. A na Śląsku z pewnością, gdzie poniemiecka jest nie tylko materia nieożywiona, ale też ożywiona, ludzie są też poniemieccy w największej liczbie w Polsce, no pewne symbole zostały oswojone właśnie przez choćby takie intymne prawo jazdy prababci. A jak wyglądały twoje poszukiwania? To w kontekście też trochę swastyk, ale jak już stwierdziłeś, jak już zaczęło ci bardziej zaprzątać tę głowę na tyle, że stwierdziłeś, że napiszesz książkę. Poszukiwania. Wiesz co, bo jakby to się zaczęło trochę od tego, od takiej bezsilności, bo mnie jakoś historia rodziny zawsze interesowała, jakoś tak wiesz, amatorsko, pasjonacko najwyżej, natomiast o Śląsku ja wiedziałem stosunkowo mało i ona się chyba wzięła, ta książka, no oprócz tego, że to jest mój zawód, więc po prostu jakby pisząc ją chodziłem do pracy, też nie ma co zbyt tego romantyzować. Ale jeśli chodzi o jakieś tam moje inklinacje, motywacje, no to właśnie z bezsilności polegającej na tym, że będąc świadomym, że już więcej o moich przodkach się dużo nie dowiem, bo jakby pochodzę z takiej dość zwykłej rodziny, gdzie no nie ma tam jakichś niesamowitych historii, które mogą jutro, pojutrze w jakichś archiwach wypłynąć. Stwierdziłem, że ja chcę zobaczyć, jak ci przodkowie zachowają się, kiedy osadzę ich w jakimś kontekście. I rzeczywiście zaczęli się zachowywać w ogóle inaczej, bo na przykład mój prapradziadek, Urban Kislich, wiedzieliśmy o nim tylko dwie rzeczy, że zginął od odłamka bomby w 1945 roku, od bomby sowieckiej oraz, że chyba był w Powstaniu Śląskim, ale nie byliśmy tego pewni, nie? No i z tych dwóch rzeczy za dużo ulepić się nie da. No oczywiście tam znaliśmy adres domu, wszystko, to jakieś tam jedno zdjęcie było, ale podaję jego jako przykład, bo kiedy na przykład sprawdzałem daty i zobaczyłem, że on, najpierw ustaliłem, że on rzeczywiście w tym Powstaniu Śląskim był i w jakim charakterze, w trzecim, a później sprawdziłem datę, kiedy on od tej bomby radzieckiej zginął, w jakich okolicznościach, to okazało się, proszę Państwa, no jakby to jest taka banalna sytuacja jak na tamtej ziemię, ale być może jakoś metaforyczna albo przynajmniej ciekawa, że ten oto Urban Kislich zginął od odłamka bomby radzieckiej, jedynej bomby zrzuconej na naszą wioskę Ostropę, w przeddzień tego, jak komunistyczny Dziennik Zachodni, ówczesna jakby tam główna gazeta regionalna, w sumie dalej główna gazeta regionalna na Śląsku, ogłosił, że oto Śląsk Opolski, jak się wówczas mówiło, powrócił do macierzy. A więc ten facet, który czekał na tę Polskę, walczył w tym powstaniu, albo przynajmniej w nim jakoś tam uczestniczył, zginął od bomby tych, którzy tę Polskę mieli przecież nieść, Sowietów, a zaraz za nimi idących Polaków. I zginął na godzin, nie wiem, no może 12 godzin, może 28 godzin, w każdym razie krótko, przed tym jak ta Polska, przynajmniej w sensie jakimś tam formalnym, tam przyszła. Więc jakby od tego się trochę zaczęło, takiej chęci osadzenia tych moich przodków w kontekście, zobaczenia jak się wtedy zachowają, zaczęli się bardzo ciekawie zachowywać, inaczej niż w ogóle przypuszczaliśmy chyba w domu, ja, babcia, jacyś moi krewni. No i tak to się jakoś zaczęło. Ta książka jest w dużej mierze o tożsamości i o jej szukaniu i o tym, że w zasadzie nie da się tego znaleźć, więc sprzedaję Państwu puentę. Znaczy w tym sensie, że bardzo trudno ją znaleźć, tak znaleźć, ale zdefiniować do końca i pewne płynne rzeczy ukonstytuować.
Jak ty siebie określasz? Znaczy, wiesz, przede wszystkim mi się wydaje, że jak tożsamości się za bardzo, jak powiedziałeś, złapie, skonkretyzuje jakkolwiek, to jest początek ich końca. One wtedy gasną, jakoś więdną, bo jakby ta płynność tożsamości, ta ich umowność, jakaś taka nieokreśloność, no jest jakby tym, co je konstytuuje, nie? A kiedy ktoś dekretuje ci jakąś tożsamość, mówi ci, kim masz być, w jakim języku masz mówić, jak masz pamiętać, no to jest jakaś tam, nie wiem, internalizowana może propaganda w najlepszym razie, ale pewnie nie tożsamość, tak sobie ja myślę. Wiesz co, nie wiem, ja jakoś staram się sam sobie nawet nie odpowiadać na to pytanie. Ja jestem, na pewno czuję się Ślązakiem, większe problemy od czasu, kiedy zabrałem się za tę książkę, mam z moją polskością właśnie, bo zorientowałem się, że jest jakiś taki kod, taka właśnie tożsamość, taka narodowość, w której jest miejsce dla mnie, do której ja mogę mieć jakieś pretensje, bo czy miałbym sobie nie zostać Ślązakiem, jeśli mam na to ochotę. I okazała się dla mnie cholernie atrakcyjna. Znaczy jakby ta książka, być może jakieś moje szczęście przy jej pisaniu polegało na tym, że ja pisząc ją sam, no nie chcę powiedzieć, stawałem się Ślązakiem, choć pewnie też, ale jakoś tę śląskość odkrywałem i w takim sensie faktograficznym, też tak jak mówię, nie krygując się z jakiegoś dość jednak niskiego pułapu, bo nie aż tak dużo o Śląsku wiedziałem, więc to jest właśnie zapis tam 2 lat czy ileś mojego odkrywania, za przeproszeniem siebie czy Śląska w ogóle. I tak, natomiast no ja na pewno, jeżeli to kogokolwiek interesuje, to jestem w takim momencie, kiedy ta moja jakoś polskość tak boksuje z tą śląskością, tak negocjuję ze sobą, kto ile miejsca tam w głowie, czy gdzie tożsamości siedzą, weźmie. No więc Ślązak albo przymiotnikowy, albo bezprzymiotnikowy, jeszcze się nie zdecydowałem. Tych wariantów u ciebie jest kilka, pewnie nie wymienię wszystkich, ale jest właśnie Górnoślązak, jest polski Ślązak, jest niemiecki Ślązak. I jak one się, nie wiem, wartościują, to czy inaczej, jak ze sobą współgrają i na ile się różnią? Wiesz co, to często jest tak, no może mniej, nawet na pewno mniej, ale jak podczas plebiscytu 100 lat temu, nie, że czasem ludzie pytani o takie rzeczy są jakoś tak przymuszani do tego, żeby w ogóle jakoś tam się dookreślić, a może na przykład nie mają w ogóle na to ochoty. Ta śląskość jest takim dziwnym bardzo przypadkiem, jak na tę część Europy, w której jesteśmy, kiedy w dużej mierze taka tutejszość, jeżeli mówisz o wartościowaniu, to przeze mnie wartościowana jakby neutralnie, no jakby ja nie mam z tym żadnego problemu, ta śląska tutejszość, która chyba nigdy do końca nie stała się, a nawet na pewno nie stała się takim narodem, jakim jest naród polski czy czeski, tak silnym, tak zjednoczonym, ona jakoś w tej swojej jakby to jest taka tutejszość, która stała się konkurencyjna wobec tej tożsamości centralnej, tak, czy niemieckiej, czy polskiej. To jest takie centrum, jakby, znaczy to jest takie peryferium, ja tak sobie to nazywam, którego jakby centra zmieniały się tak często, że w końcu to peryferium się wkurzyło i zostało, wiesz, centrum samym dla siebie. I to jest taka tutejszość, która nie jest gorsza i która nie jest niedopolskością albo niedoniemieckością, choć pewnie może być, może nią też bywać, w przypadku jakichś tam osób, ich prawo, że wiesz, taką kulturą, która po prostu stała się jakoś tam swoista, ale jednocześnie ona nie stała się, myślę, chociaż śląskość nie ma swojej socjologii, nikt nie prowadzi takich badań, wiesz, EUMAS, stała się jakby taką trochę narodowością bez narodu często, nie? Że jak w spisie powszechnym widać, że jest bardzo dużo ludzi, którzy deklarują narodowość śląską. W ostatnim spisie to było 840 ponad tysięcy i to jest kilkukrotnie więcej niż wszystkie inne mniejszości w Polsce razem wzięte. No to jest bardzo, bardzo dużo, ale jednocześnie to jest narodowość, a nie naród. To znaczy nikt nie pyta o w spisie powszechnym, do jakiego narodu należysz, jakiego członkiem jakiego narodu się czujesz. I to są chyba dwie różne rzeczy, bo jak rozmawiam na Śląsku z ludźmi i nawet rozmawiam sam ze sobą o tym, to wiele osób mi właśnie tak mówi, że oni tę śląskość uprawiają bardzo na własny użytek. To jest bardzo indywidualistyczna tożsamość w przypadku bardzo wielu osób. I nie wiem, czy większości, czy mniejszości. Mam swoje intuicje, że większości przypadków, ale nie wiem, nie mogę tego wiedzieć, mogę się tylko domyślać. W każdym razie to jest bardzo dla mnie ważne rozróżnienie, nie? Że co innego narodowość, co innego naród, no a w tym całym jakby kosmosie śląskości mieści się to, o czym mówisz, nie? Jedni tę śląskość bardziej wpisują
ściśle w polskość i już zadeklarują w spisie powszechnym tylko i wyłącznie tożsamość czy narodowość polską. Inni zrobią to jeszcze inaczej, inni zadeklarują na przykład tożsamość niemiecką, a na co dzień mówią o sobie Ślązacy. No to jest takie bardzo trudne do wyłapania. No. I też, wiesz, i też może jeszcze puentując, też właśnie w książce cały czas miałem z tyłu głowy, żeby właśnie nie udzielać odpowiedzi na takie przebiegłe pytania, jak to twoje, bo to mi chyba całą książkę rozwaliło. To znaczy ja bardziej się, wiesz, skupiłem na tym, żeby tam pokazać parę jakichś takich paradoksów, dziwności, jakby których ta kraina jest pełna, niż żeby dawać jakieś odpowiedzi, no bo kurczę, wszyscy dają odpowiedzi na temat tego Śląska, nie? Przynajmniej za dużo ludzi i jakby jest bardzo dużo takich konkurencyjnych, z pretensjami do jakiegoś takiego kompletnego opisania tej przestrzeni odpowiedzi właśnie, nie? Że Ślązacy to są, nie wiem, zakamuflowane opcje niemieckie, Ślązacy to są Polacy, Ślązacy to są zupełnie nie Polacy. Ja zrobiłem ten eksperyment, o którym ty pisałeś, że wpisałem w Google Ślązacy to i mi wyszło to nie Polacy. U mnie to było pierwsze. Ja sobie ciasteczka przed tym wyczyściłem, więc chyba miałem obiektywny Google. Poczekaj, szukam wątku. Chciałem się odnieść do... Poczekaj. Ale milczenie. Nie do spisu powszechnego. Dobra, to przejdźmy do PRL-u w takim razie. I tego, co za doktoratem nazywasz wymyślonym Śląskim. To czy nie ty, tylko autor tego doktoratu. Doktoratu Michała tak. I co to znaczy, ten wymyślony Śląsk? Czy ty się z tym zgadzasz? Na ile też... Nie, Kuc się w to wpisuje, bo to jest twój przykład w zasadzie. To jest bardzo ciekawa praca. Przedwcześnie człowiek, który przedwcześnie odszedł, a był taki intelektualnie bardzo ważny na mapie Śląska, właśnie Michał Smolosz, umarł parę lat temu, ale z intelektualnego punktu widzenia na szczęście zdążył przed śmiercią opublikować swój doktorat, który jest bardzo ważny i zjadliwy jak na doktoraty. To znaczy teza jest taka, że Śląsk, który znamy, nie istnieje. Śląsk, który znamy, jest kreacją medialną i tak było od pokoleń, tylko to były różne kreacje medialne. Różne osoby przychodziły na Śląsk i miały swój na niego pomysł, wmawiały Ślązakom i wszystkim, że Śląsk taki właśnie był od zawsze. I to były bardzo różne przecież pomysły, to był pomysł kajzerowski, to był pomysł sanacyjny, to był pomysł hitlerowski, to był pomysł stalinowski, później w jakiejś tam innej odmianie jeszcze perelowskiej. I to jest pomysł dzisiejszy, chociaż ten dzisiejszy jest bardzo, bardzo podobny do perelowskiego, tu nie ma jakichś dużych różnic, choć jakieś tam są. No i cóż, mamy taką tezę Smolorza odnośnie Kuca, że właśnie po II wojnie światowej Ślązacy znaleźli się w bardzo specyficznej sytuacji, to znaczy oni, jakby zmienił się kontrakt społeczny, który państwo chciało z nimi podpisać, bo za Hitlera było tak, że musieli Ślązacy, no żeby tak grać w grę Hitlera, się zniemczyć i porzucić swoją polskość, krótko mówiąc, był to jakiś tam jeden z aspektów. Natomiast po wojnie się okazało, że Ślązacy w państwie polskim mogą się, tak, mogą po pierwsze teoretycznie awansować społecznie, z czym był w praktyce duży problem, ale nie muszą już się niemczyć. No i kiedy się ten drugi biegun, ta Śląskość zawsze jakoś tam buksowała między, umownie mówiąc, germańskością, a słowiańskością, cokolwiek to znaczy, kiedy zniknął ten drugi biegun niemiecki, albo przynajmniej bardzo osłabł na Śląsku, to nagle według Smolorza, teraz tak trochę tam niedoskonale relacjonuje jego myśl, Ślązacy w latach 50., 60. bardzo dobrze czuli, że są odrębni, ale nie wiedzieli już, na czym ta odrębność polega. Ich siła wynikała z pewnego jakiegoś zderzenia wcześniej, teraz już nie. I był taki moment właśnie w przededniu przyjścia Kuca, że ich śląskość, ta śląska odrębność była bliska no, zatracenia, zniknięcia, wymazania. I przychodzi Kuc. Kuc przychodzi pod koniec lat 60. ze swoimi śląskimi filmami. Stworzy śląską, no przede wszystkim śląską trylogię, później jeszcze będą inne tytuły, na przykład teraz pewnie będzie puszczany Śmierć jak kromka chleba, to jest o pacyfikacji kopalni Wujek, teraz będzie mieć 40 lat za parę lat pacyfikacji i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie przychodzi Kuc i Kuc
który był ogromnym mitotwórcą, jakby tworzył mitologię śląską, bardzo piękną, momentami prawdziwą, a momentami zupełnie nieprawdziwą. On opowiada Śląsk jako taką krainę, gdzie ludzie, a przypomnijmy pierwsza z części trylogii Kucowskiej jest o powstaniu, o powstaniach śląskich. On przychodzi i opowiada, że Ślązacy zawsze czekali na Polskę, zawsze byli wykrochmaleni, zawsze byli czyści, pachnący, sprawiedliwi, uczciwi i cnotliwi. I Ślązacy według Smoloża w dużej mierze zaczynają w to wierzyć. I tworzy się pewien taki autostereotyp Śląska i Kuc gdzieś według Smoloża ratuje tę śląskość, nie? Właśnie proponując kolejną kreację medialną. Jednocześnie on bardzo propagował czy Kochwantego, czy Ziętka, wszystkie różne postaci, jakby lobował za ich pamięcią. No, Ziętek wtedy oczywiście jeszcze żył, w czasach późniejszych lobował. No i Kuc jako ta osoba, która według Smoloża w największej mierze właśnie przyczyniła się do stworzenia tego nowoczesnego obrazu, czy współczesnego obrazu Ślązaka, szczególnie, że Kuc po 89 roku sam mówił, że nie udało mi się jakby rozprawić z mitami, które sam stworzyłem. On był świadom, że to są mity, nie? Jeżeli poczytać już publicystykę Kuca, to ona jest może nie zupełnie inna, ale często znacznie się różniąca od tych filmów. To znaczy Kuc przecież nie stronił o opinii jak to, że gdyby w międzywojniu Śląsk stał się niepodległy, to dzisiaj byłby kwitnącą Szwajcarią. Nie, bardzo dużo mówił, zresztą w filmach też są te głosy o rozczarowaniu Polską, sanacyjną, no i później PRL-em i tak dalej, więc Kuc był bardzo asertywny w tej swojej śląskości i często taki, no, zjadliwy wobec polskości. A transformacja była takim momentem, w którym te mity zaczęto powoli zdzierać? Wiesz co, transformacja na pewno była takim momentem, kiedy trzeba było coś przedefiniować i ta transformacja, która na Śląsku jak najbardziej dalej trwa, kopalnie się dalej zamykają i to parę osób, które przyjechało w odwiedziny do mnie na Śląsk i się pokręciliśmy po i tych trudniejszych, i tych łatwiejszych miejscach, no to oni to mówią nieświadomie sami siebie cytując, że no tam transformacja po prostu jeszcze trwa i to bardzo dobrze widać, nie? I transformacja w sensie takim kulturotwórczym, powiedzmy, tak, jeżeli w tym temacie zostajemy, no to ona jakby wymaga znalezienia nowych symboli, albo przynajmniej tym starym symbolom nadania nowego znaczenia, tak? To znaczy na Śląsku dalej jakby pozostały pewne te same symbole, czyli jakiś szybko palniany spodek i parę innych, i po co je zmieniać? No przecież są znakomite i w sensie estetycznym i jakimś tam, nie wiem, obrośnięte historycznymi znaczeniami. Natomiast rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby to zredefiniować i przede wszystkim, żeby wymyślić coś, co będzie atrakcyjne. Dlatego, że skojarzenie z tym szybem kopalnianym na ogół no, poza Polską jest dość, nie wiem czy złe, no mało atrakcyjne, to chyba jest dobrze powiedziane, tak? Bieda, jakieś tam, nie wiem, nędza, upadki kopalń, smród z tych kopalń, no może nie z kopalń, akurat smród, ale z jakichś tam zakładów, z przemysłu i tak dalej. Ale też na samym Śląsku, jakoś żeby na nowo sobie oswoić ten Śląsk i opowiedzieć sobie go w taki sposób, żeby on się stał atrakcyjny. I to się jakoś teraz dzieje, bo Śląsk przez ostatnie 10 lat no, przeżył jakąś taką rewolucję. To znaczy ona już wcześniej się zaczęła po 89 roku, kiedy i o wielu rzeczach można było zacząć mówić, choć nie o wszystkich, zaczęto, kiedy można było bardziej asertywnie jakieś postulaty wysuwać, na przykład postulat autonomii Śląska, postulat uznania śląszczyzny, języka śląskiego no, za język, tak? Tak jak to jest w przypadku Kaszubów, czy dania Ślązakom nadania statusu mniejszości etnicznej, regionalnej, bo takiego statusu nie ma, więc jakby formalnie te 800 ileś tysięcy dusz, które się deklarują w spisie, no to nie ma żadnego umocowania prawnego i takiej mniejszości formalnie dalej w Rzeczpospolitej nie ma. Więc Ślązacy zaczęli bardziej o to walczyć, ale to się stało jednocześnie w ostatniej dekadzie coraz bardziej atrakcyjne. To wyszło bardzo wyraźnie spoza, wiesz, jakichś tam, nie wiem, stowarzyszeń, organizacji. Stało się bardziej masowe i też przekuło się w dużej mierze w taką popkulturę. Znaczy na Śląsku jest teraz bardzo dużo jakiegoś fajnego designu, fajnych t-shirtów, jest bardzo dużo, nie wiem, może akurat tego nie bardzo dużo, ale wystarczająco. Jakiejś muzyki śląskojęzycznej, jest na przykład, no to jest jakiś fenomen w ogóle, na przykład teatr śląskojęzyczny. Jeżeli państwo sobie pojedziecie do
Teatru Śląskiego Roberta Telarczyka, czy do Teatru Kores Mirosława Najnerta. Tam są naprawdę wybitne przedstawienia na podstawie Kuca, Twardocha, Twardoch, tak, no świetny ambasador marki Śląsk w ostatnich latach, Janosza, czy paru innych twórców, które są po Śląsku, a to jednak jest rewolucja dla Ślązaków, żeby nagle zobaczyć, że ten język śląski, którym się posługiwali raczej w dość intymnych sytuacjach, takich, no nie wiem, domowych, na pewno nieoficjalnych, nie, a jeśli to rzadko, jest przenoszone na deski teatru i można wejść pod adres Rynek 10 w Katowicach i po prostu w centrum miasta, w centrum aglomeracji, zobaczyć wspaniałe przedstawienia w tym języku, jakieś filmy, jakieś coś, więc tego jest naprawdę dużo. Ja też miałem na przykład, no zdziwiłem się ileś razy, jak te książki pisałem, że właśnie po śląsku można tworzyć tak znakomitą sztukę, jak ja na przykład widziałem znakomity film Adama Sikory i Ingmara Wilkwista, Ewa, był taki film 10 lat temu, 11 bodaj, z Barbarą Lubos w roli głównej, pełno nagród, dostawał pełno wszystkiego i on był po śląsku. Ja pisząc tę książkę, no po prostu mi kopacha opadła, tak, że to jest język, który można zobaczyć w kinie, na festiwalach, no i z tym się właśnie Ślązacy jakoś tam pooswajali i to jest ta nasza transformacja i ta energetyczna być może, którą miałeś na myśli, ale też jakaś taka kulturowa i godnościowa, takie pokazanie, że my możemy robić znakomitą sztukę, kulturę, no, po naszemu. A propos popkultury, a znalazłeś jakieś takie gargamelki? W sensie, nie wiem, taki kicz śląski, coś takiego, super zabawnego z twojej perspektywy. Pewnie kiczu jest więcej niż czegokolwiek innego, bo wiesz, no jakby to też był problem za PRL-u, nie? Że za PRL-u śląskość została sprowadzona do takich bardzo, wiesz, wąskich, etnograficznych ram, gdzie te wszystkie barburki, jakieś tam czasem niewybredne żarty, a nawet bardzo często niewybredne żarty, no były jakby tą materią, z której jakby państwo pozwalało tę śląskość lepić, no ale to oczywiście miała być śląskość bardzo ściśle wpisana w polskość, ale tego dużo zostało, tylko też, wiesz, dla mnie to, że jest tych wszystkich tam gargamelków, jakichś tam tak zwanych niskich czy ludycznych przejawów tej kultury dużo, no jakby nie jest problemem, no bo tak samo jest w kulturze polskiej, rosyjskiej, paragwajskiej, australijskiej i w każdej innej, no jakby, no no i to pewnie dobrze, no bo jakby mówimy o tej kulturze środka, tak, o jakimś tam spektaklu, filmie, książce, o czymś, no ale, no i więc to jest taka kultura, powiedzmy, nie wiem, zjadliwa, którą można skonsumować po całym dniu, tak jak, nie wiem, Mistrzem Małgorzatę Bułhakowa, tak, jakby da się to zrobić, ale jest też kultura taka bardzo wysoka, z którą jakby trudno na co dzień obcować, bo po prostu się nie zawsze chce, nie zawsze człowiek ma na to jeszcze siłę, ale przede wszystkim właśnie zawsze jest przecież ta kultura, ten niższy rejestr, nie, no to jest jakoś tam konieczne, tych gargamelków, tam jest pełno, pewnie bardzo, bardzo dużo. Ja też aż tak się w takiej kulturze, jakby aż takiej nie szukam, szukałem mimo, że pisząc książkę, a może nawet jej nie szukałem, bo jakby to była ta chyba jedyny z tych trzech rejestrów śląskości, ten wysoki, środkowy, netflixowy powiedzmy i ten niż, który dobrze znałem, więc też go jakoś tam nie szukałem i po prostu nigdy nie interesował. Gdy odpowiadałeś mi na pytanie o te mity, powiedziałeś, że, ale tak trochę wycofałeś się i przestałeś odpowiadać, że współcześnie też są wam narzucane mity o śląskości z zewnątrz. No wiesz, tak, no jeżeli masz te wszystkie jakieś tam dziwne obchody, gdzie się tłumaczą, zresztą wy to tutaj bardzo dobrze rozumiecie, na ile to jest jakaś jedna wielka ściema, o odwiecznie w jakichś polskich, piastowskich ziemiach i tak dalej, no przecież to jest, wiesz, problem polega z tym wszystkim, no wystarczy posłuchać, wiesz, jakichś obchodów, jak Andrzej Duda jedzie, nie wiem, na Górę Świętej Anny, żeby wspominać trzecie powstanie śląskie, bitwę o Górę Świętej Anny i tak dalej, czy posłuchać tych opowieści o odwiecznie piastowskich ziemiach, żeby zobaczyć, na czym polega problem. Tych mitów jest od cholery, jest bardzo dużo, one są bardzo szkodliwe i są niezwykle silne i są niezwykle bardzo często na ogół zbieżne z tymi mitami perelowskimi. To naprawdę się aż tak dużo nie zmieniło, w ogóle w historiografii się aż tak dużo nie zmieniło. Jeżeli się poczyta podręczniki w ogóle do historii dla liceów z lat 80. i współczesne, to poza tymi dwoma najważniejszymi rzeczami, czyli stosunek do Kościoła i stosunek do Rosji, Związku Radzieckiego, no to na ogół, bo jasne, że są tam jakieś różnice, ale na ogół naprawdę się nic nie zmieniło poważniej. Jeżeli właśnie, już nie uciekając, a tak dokładnie odnośnie do tego, co mówisz, do tego się odnosząc,
Wiesz, Duda na Górze Świętej Anny, jakieś tutaj obchody gdzieś no, na tych wszystkich tak zwanych piastowskich ziemiach. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś czci to, że ktoś walczył w 21 roku za Polskę. Nie mam problemu to, że ktoś wspomina, że tu kiedyś byli Piastowie czy Gryfici, bo przecież byli, tak? No jakby to nie chodzi o to, żeby teraz odbijać w drugą stronę i mówić, że tu zawsze byli Niemcy. No, nie wiem, no ci Niemcy pewnie nawet nie wiedzieli 1000 lat temu, że są Niemcami, a ci Piastowie nie wiedzieli, że są Polakami, bo przecież nimi nie byli. Ale chodzi tylko o to, że denerwujący jest, jakby niesprawiedliwy intelektualnie, moment, w którym udaje się, że jakaś część rzeczywistości jest jakby obrazem całości tej rzeczywistości, nie? Kiedy narzut, jakby popełnia się grzech, jak to się mówi, prezentyzmu i opisuje się bardzo zamierzchłą przeszłość współczesnymi kategoriami, nie? Kiedy jakieś kategorie narodowościowe stosuje się do jakiegoś średniowiecza, tak? Kiedy mówi się, że tutaj w X wieku jacyś Polacy walczyli z Niemcami czy coś, no jakby no tak nie było, tak? Jakieś tam świadomości narodowe, tożsamości narodowe są rzeczą znacznie późniejszą i jakby świadomość tego, że na przykład znaczna część Piastów na Śląsku była niemieckojęzyczna i pewnie by się dość zdziwili, gdyby ktoś o nich powiedział Polacy, no to też nie jest żywa świadomość, więc o to mi chodzi, nie? Że tych mitów jest sporo, na szczęście też jest coraz więcej jakby ludzi, którzy jakoś tam próbują się z tym tam rozprawić intelektualnie. Jednocześnie my na Śląsku na pewno mamy problem ze swoją historią polegający na tym, że my ją sobie dopiero powoli odkrywamy. Bardzo wiele tematów jeszcze nie jest, nawet jeżeli są odkryte, bo tych białych plam, choć one są, nie ma aż tak dużo, to one jeszcze się nie przebiły aż tak do świadomości na Śląsku. I to wciąż jest jakaś tam droga, a jednocześnie, wiesz, jest dużo takich tematów, jak na przykład obozy powojenne na Śląsku, zakładane przez państwo polskie, które przecież, no jakby dalej w dialogu polsko-śląskim to nie jest temat, nie? Jakby nawet świadomość wreszcie kraju na ten temat jest bardzo niewielka, a przecież były takie obozy, ludzie tam ginęli tysiącami, był cały archipelag takich obozów i było bardzo wiele rzeczy, na które dzisiaj dalej w tym dialogu polsko-śląskim jeszcze nie ma miejsca. W jednej z wcześniejszych odpowiedzi użyłeś takiego sformułowania w kontekście współczesnych Ślązaków, że uprawiają śląskość. Jak to rozumiesz? Wiesz co, no jeżeli... No. I czym różni się od uprawiania małopolskości na przykład? No, na przykład tym, że małopolskość. Ja znam tylko jedną osobę, która twierdzi, że jest narodowości małopolskiej, Ziemek Szczechek, ale poza Ziemkiem to nie spotkałem nigdy nikogo, kto by aspirował do takiej tożsamości narodowej, więc na tyle, ile mi wiadomo, nie ma takiej jakby narodowości jak Małopolska, nie? Ani nie ma też tak wyrazistej kultury, wyrazistej, która by, wiesz, oznaczała się swoim językiem, swoją... tak może nie zupełnie inną pamięcią, też bez przesady, ale tak silnie inną pamięcią, bo jednak ta pamięć ogólnopolska jest w bardzo dużej mierze pamięcią właśnie małopolsko-galicyjsko-kongresówkową, nie, tą wiślańską. Po prostu jakby to jest dla mnie, wiesz, jakby trudne porównanie małopolskości i śląskości, bo ja czytam te dwie kultury na zupełnie, zupełnie innych poziomach, nie? Że ta tożsamość, kultura śląska, ona jednak... Oczywiście ona też nie jest, jakby nie ma jednej kultury śląskiej, bo bardzo wielu przecież Ślązaków, to co mówiłem, ściśle wpisuje się w polskość i jakby tożsamość śląska dla jednak większości, to też trzeba podkreślić, większości osób deklarujących w spisie w spisie powszechnym narodowość śląską, to dla większości jednak tożsamość śląska jakoś koegzystuje z Polską, tak? To też jest istotne. Dla mniejszości, choć znacznej, prawie połowy, ona jest tożsamością wyłącznie śląską. No ale jakby ta małopolskość, podlaskość, mazowieckość czy pewnie coś jeszcze innego nie jest po prostu jakby na tyle osobną kulturą, nie? Ale sobie ją można uprawiać. Ja próbowałem uprawiać moją małopolskość, ale poniosłem jakąś spektakularną klęskę, bo nie wymyśliłem nic, co by mnie specjalnie jakoś w ramach tej kultury wyróżniało, ani jakiś tam, wiesz, osobny język, ani szczególnie osobna pamięć, choć jakieś tam elementy są, ani osobna kultura, tego nie ma. Trochę przez to, że dałem to podpytanie, to nie odpowiedziałeś mi na uprawianie śląskości. Nie, to czasownik po prostu, uprawiać, przeżywać. Nic się nie kryje, niesamowitego.
a nie związane z tym na przykład stosunek do sąsiadów. Ja na przykład, przez to, że jesteś kibicem i to też się pojawia, zdałem sobie kibicem Górnika Zabrze też. Jesteś kibicem? Tak, tak, kogo? Ale najbliższy mecz wygramy my. Bo... A pamiętasz ostatni mecz Piast Pogoń Szczecin? Który? Ostatni. A ty jesteś Górnika ostatni? Czy Piasta? Obu. W ogóle... Masz trudniej, bo ja cię z dwóch stron mogę teraz tak pytać. Ale i tak jesteśmy wyżej. Niemniej jednak na przykład, jeżeli chodzi o Piasta, to nasza historia jest stosunkowo podobna, bo Piast, Gliwice i Pogoń Szczecin zostały założone przez Lwowiaków, którzy z Gliwic, znaczy przez Gliwice dojechali też do Szczecina i jest kilka takich klubów właśnie założonych przez i w zasadzie nasze herby są podobne przez to, ale zdałem sobie sprawę tym kluczem piłkarskim, że tych dwóch słynnych Polaków, którzy grali dla Niemców współcześnie, czyli Mirosław Kloze i Lukas Podolski, Podolski jest z Zabrza. Gliwic. Z Gliwic? Oczywiście, że tak. Aj, dobra. Dobra, ale, niemniej jednak jest Ślązakiem nie, i Kloze jest... Bo nic nie rozumiesz, co no. Ciebie za kibic. Jest tak, że... Bo wy tu macie jasno, bo ja cię głupio pytam, za kim jesteś. No wiadomo, jesteś stąd, to jesteś za Pogonią, to jest jasne, za kim masz być. Ale u nas jest tak, że u nas każda dzielnica jest za kim innym. Przecież Poldi jest Sośnicy, to są Gliwice. Tylko, że to jest taki nasz Donbas gliwicki, bo oni już mają gdzie indziej centrum. Ich centrum to jest Zabrze, ale on jest z Gliwic, to jest gliwiczanin, nie? Który po prostu poszedł do Głównika. U nas to jest, wiesz, jakby miasta... Ja mieszkam w jednej dzielnicy Katowic na Zawodziu, ona jest taka zupełnie za Gieksą, ale jak przejdę naprawdę od mojego domu, nie wiem, od tej dzielnicy 2 kilometry na Szopinicę, to już jest jeden ruch. A pójdziesz jeszcze 100 metrów dalej, no to już masz niestety Zagłębie Sosnowiec. Czyli nie chodzisz w szaliku na co dzień. Ciepłym i neutralnym, takim jak ty tutaj. Ale tym pytaniem zmierzam, że dobra, gliwiczanin i opolszczanin Kloze mogli jakby płynnie grać dla Niemców bez tego, co miałby, nie wiem, poznaniak, że to zdrada bardziej, albo białostoczanin już jeszcze bardziej. Czemu zdrada? Wiesz, no raz, że ja... Mówię o tym myśleniu lepiej... właśnie tak, waszym, tak. Wiesz, to lepiej, śląskim, a... Lepiej znam biografię Poldiego, bo go strasznie kocham, ale wiesz, no on, ile on miał lat tam? No parę tam, 4 czy ileś. Jak on wyjechał, no on utrzymywał cały czas kontakty z Sośnicą, tam z babcią i tak dalej, wracał, no dzisiaj to już w ogóle, przecież wrócił na Śląsk poniekąd, tam dzieli między Niemcy a Śląsk swoje życie, ale jakby to właśnie była ta kultura i ci ludzie, jeszcze to pokolenie, znaczy no ja jestem z tego samego pokolenia co Poldi, nie jesteśmy, ale jego rodzice i on, które jakby przeklikiwało się między tymi, przepraszam, różnymi kodami, że jakby nie było problemu, żeby wyjechać do tych Niemiec, no bo jakby dlaczego? U mnie w rodzinie też tak było, że wiesz, że tam była czwórka rodzeństwa mojej babci, no w sensie ona jeszcze trójka, to dwójka pojechała do Rajchu, dwójka została, nie? No pół rodziny mam tam, pół tu. Jakby to jest zupełnie zwykłe doświadczenie na Śląsku i to jest doświadczenie bardzo też brzemienne w skutki, bo ja już nie mówię o XIX wieku, też były wielkie liczby, ale w samym powojniu przecież ze Śląska za komunę tam ponad 1 000 000 wyjechał, czy koło miliona, a po 89 długie tyle, no to jednak wiesz, no mówimy o jakichś ogromnych liczbach, nie? Jakimś fenomenem jest, że i tak ktokolwiek jeszcze na Śląsku został, a pewnie niewielu by zostało, gdyby nie to, że po prostu za komuny nie można było, no tam były limity, tak? Nie każdy mógł wyjechać, bo gdyby można było wyjechać, gdyby każdy mógł wyjechać, no to by wyjechało tych Śląsków znacznie więcej. Ale jakby no, tu nie ma żadnego konfliktu, wiesz, żeby Poldi grał tu czy tam. Zresztą jego biografia i to być może spuentowanie tej przynajmniej piłkarskiej, zawodniczej kariery w postaci powrotu na ten Śląsk jest przecież opowieścią właśnie o tym, nie? Że zaczynasz w Gliwicach, przenosisz się później do Niemiec, tam żyjesz, z tym się wiążesz, pozostajesz dwujęzyczny, bo on jest dwujęzyczny, tak? On jest polsko-śląskojęzyczny i niemiecko, nieźle mówi po śląsko-polsku, bo ten jego język jest taki trudno go nazwać albo takim,
No jakoś sobie z tym radzi, nie? Tam zupełnie to dla wszystkich ludzi jest przezroczyste. Oczywiście też, kiedy ja mówię dla wszystkich, to wpadam, to jest znowu ja tworzę swoje mity, nie? Dlatego, że to jest też ważne i to może umyka w takich rozmowach o Śląsku, że Ślązacy też na tym całym Śląsku nieszczęsnym są w znacznej mniejszości, tak? To jest, to nawet nie jest połowa, to jest znacznie poniżej połowy w samej aglomeracji, a przecież Śląsk jest znacznie większy. W samej aglomeracji żyje tam, nie wiem, 2,5 miliona ludzi, a tych Ślązaków deklarujących się jako Ślązacy, to co powiedzieliśmy, jest 800 coś, nie? W związku z tym, kiedy mówię, że wszyscy albo nikt, no to raz, że kłamie, bo nigdy nie ma wszystkich albo nikogo, to jest jasne, ale dwa, że jednak przedstawiając perspektywę śląską, przedstawiam perspektywę tylko części tych ludzi, którzy tak się deklarują i którzy są cały czas w mniejszości. A tą śląskość, bo ja nie wiem, ale ty pewnie wiesz lepiej, deklarują ludzie w jakim wieku? Znaczy, jak to wygląda? Wiesz co, danych ci nie powiem, natomiast to, co jest ciekawe, to to, że ona staje się coraz atrakcyjniejsza dla młodych. To jest ten fenomen ostatnich 10 lat. To jest ta fala, wiesz, związana z walką o autonomię, która już się skończyła, ta walka, już tam prawie, że tego nie ma. Teraz raczej jest walka o język. Ale była przez lata, walka, wiesz, ze spisem powszechnym, z współrządzeniem województwem, ten cały, wiesz, to całe paliwo, to sprawiło i wiele innych rzeczy, że ta śląskość stała się atrakcyjna, może inaczej, staje się coraz bardziej atrakcyjna dla młodych, nie? Tu też nie mamy socjologii, czy dla większości młodych, dla mniejszości, ale widzę ten odruch, nie? Że ona jest coraz mniej obciachowa, a to jest pewnie największe zagrożenie, czy jedno z większych dla śląskości, nie? Żeby ona przestała być dla tak wielu osób obciachem, bo pewnie dalej jest, nie? Nie wiem dla jak wielu, ale dla mnie takim była i o tym też jest po części ta książka, nie? Że ta śląskość, która przez lata była dla mnie nieatrakcyjna, była jakąś niedopolskością, niedoniemieckością, jakąś wiejskością w najlepszym razie, po prostu czymś innym już się później dla mnie stała, kiedy sobie coś tam z niej zrozumiałem, poznałem. I to się dzieje teraz w stopniu masowym. I nie dość, że to się dzieje wśród tak zwanych etnicznych Ślązaków, to dzieje się to też wśród tych ludzi, którzy są tak zwanymi nowymi Ślązakami. To jest bardzo ciekawe w tej śląskości, że tak jak trudno się stać Tatarem, trochę łatwiej, ale wciąż trudno Kaszubą, jeżeli się nie jest korzeniami stamtąd, nie? To w przypadku już śląskości jest to znacznie prostsze, choć niekoniecznie łatwe, ale prostsze. I takich ludzi znam bardzo wiele. I to są ludzie, którzy robią bardzo dużo dla regionu. Często jakby zajmują zupełnie kluczowe stanowiska, podejmują kluczowe inicjatywy. To są ludzie, którzy często mówią o sobie już tylko jako o Ślązakach, już nie o Polakach, a ludzie, którzy przyjechali z Jaworzna, z Zawiechcia albo skądś jeszcze dalej, nie? Którzy nie mają nic etnicznie, językowo, nie znają języka śląskiego, nie mają tej pamięci, ewentualnie nabytą, tak jak ja mam nabytą pamięć Powstania Warszawskiego, nie? Już wtórnie, bo ktoś mi tak jakoś to dosuflował i to jest ten fenomen, jakby tego uśląszczania się, nie? Tych ludzi tam i tak dużej akulturacji i tak dużej jakiejś chyba atrakcyjności tej kultury, nie? Że komuś się zachciewa w tej kulturze jakoś się nurzać, tymi Ślązakami, Ślązaczkami się stawać i to jest bardzo, i wśród nich jest bardzo, bardzo wiele młodych ludzi. A skąd się to bierze? Czyli ta ostatnia dekada, to zainteresowanie i ta chęć zakorzeniania się tych, w cudzysłowie, obcych? Spoza. Nie wiem. Ja mam zawsze problem z tym pytaniem. Nie, jakieś takie, nie wiem zawsze. Co ci pomogę, bo na pewno ta kultura, o której powiedziałeś, jest tym elementem, tak? Czyli brak poczucia wstydu, tak? Który się bierze teraz przez to, że widzimy, że ta kultura tworzona w tym języku przez Ślązaków jest czymś fajnym. Wiesz co, na pewno też zaczęła się jakaś taka... Ja tak ucieknę od słowa moda, chociażbym go nie użył operatywnie, ale jakiś taki odruch może w tej pierwszej dekadzie chyba, tak, tego milenium, kiedy bardzo dużo osób zwracało się ku tej europejskości, rozumiane jako jednak coś ponad, nawet ponad państwowego, w sensie tożsamościowym, w sensie jakichś oczekiwań, ale jednocześnie był drugi wektor tego procesu, czyli większe zainteresowanie tym lokalnym, być może szczególnie na tych ziemiach, jak Śląsk, jak Szczecin, których przeszłość była gdzieś nacenzurowanym bardzo długo, nie? I to była przeszłość być może o tyle ciekawsza jeszcze do odkrycia, bo właśnie jakaś ocenzurowana, przekłamana, jakaś nieopowiedziana, być może stąd też, bo to niekoniecznie jest fenomen tylko śląski. Na Śląsku być może pewne rzeczy widać bardziej, ale ja myślę, że to jest szersze.
jeżeli wiesz, czytać książki, zresztą znakomite, czy Piotra Oleksego, Wyspy Odzyskane, czy Karoliny Kuszyk, po niemieckie, czy wiele innych też w literaturze pięknej, no przecież, nie wiem, no Eine Kleine Liskowackiego, jeżeli wasze rzeczy i wiele, wiele innych rzeczy, no to jakby widać, że to ten odruch tego odkrywania tego, co było do odkrycia, było bardzo dużo, jest wielki i jakby pojawiło się pokolenie, które już nie, jakby nigdy nie odczuwało strachu, ani nie, jakby nie przebywało z ludźmi, którzy ten strach nabyli w 45 na przykład, nie? Przed mówieniem o pewnych rzeczach osoby pojawiły się, no ja jestem z tego pokolenia, tak? Dla których II wojna światowa, znaczy z jednej strony ja mam poczucie, że ja się codziennie o tę II wojnę światową potykam, jakby jak się poruszam po Śląsku, nawet nie chodzi o Śląsk, choć też, ale w Krakowie też to miałem. Jakby mam poczucie, że ona jest bez przerwy tutaj, ona się w ogóle nie skończyła i nawet mam poczucie, że jakoś młodnieje, a nie się starzeje. Niemniej ja już mam do tego z drugiej strony pewien dystans, nie? I u mnie to się nie wiąże z żadnymi złymi wspomnieniami, z żadnym strachem, lękiem. I pojawiło się pokolenie, które już jakby o tym mówi bez żadnego strachu, ale oczywiście to pokolenie też wspina się po plecach tych, którzy jakby to wszystko opisują, no, którzy są, niech będzie z pokolenia, nie wiem, Chwina, Liskowackiego, z tych pokoleń, tak? Przecież zupełnie innych. I pewnie mówię o tym wszystkim chaotycznie, ale sam jakoś do końca nie wiem. Myślę sobie też, że być może ileś osób szuka czegoś w tych kulturach lokalnych na zasadzie takiego schronienia przed zbyt nacjonalistycznym wariantem polskości, zbyt opresyjnym, zbyt takim wariantem, który bardzo jasno i bardzo w taki niewyszukany intelektualnie sposób, bardzo wykluczający sposób często, chce właśnie podzielić społeczeństwo na nas, na obcych, sprowadzić polskość do jakichś bardzo łatwych i często przekłamanych, agresywnych ram. No i nagle te lokalności, bo nie tylko śląskość, stają się czymś takim, w czym człowiek się czuje być może lepiej w tej całej takiej, wiesz, nieortodoksyjności tych lokalnych pamięci i tego. I dla mnie, wiesz, są niesamowite w ogóle najbardziej podróże, a mam ich dużo, po tej właśnie całej po Niemiecji, bo tutaj, ale po Niemiecji szerszej, bo to też są Katowice, to jest też Poznań, te miejsca, gdzie chyba w sposób szczególny wyczuwa się, jakby zachował się ten nerw, wrażliwość na to, że ta dekretowana, zapisu, ale też przecież wcześniej, teraz może bardziej wulgarnie, ale wcześniej też to było, taka, wiesz, zadekretowana jedna pamięć, ona niekoniecznie, jakby ludzie odczuwają bardzo duże konflikty pamięci, krótko mówiąc, tak, między tym, co sami przeżyli, albo ich przodkowie, albo ta przestrzeń przeżyła, a tym, co się w Warszawie mówi. Wspomniałeś, że te zmiany pokryły się też z tym, że jest coraz mniejsza chęć autonomii. A to czym jest spowodowane? Wiesz co, ten pomysł się wypalił z wielu powodów. Po pierwsze wypalił się dlatego, że widać, że to się po prostu nie uda w najbliższym czasie, a szanse na to, nawet jeśli nie szanse, to nadzieje, choć myślę, że szanse też były jeszcze parę lat temu. Jeszcze przed 2015 rokiem, a chyba szczególnie na początku tej dekady, poprzedniej dekady, były duże, też był znakomity ambasador tego projektu w postaci Kazimierza Kuca, który faktycznie bardzo się w to wszystko angażował, ale politycznie widać, że to jest projekt nie do wygrania. Samo środowisko autonomistów też deklaruje no, pewne zmęczenie tym tematem. Doszło też do pewnych takich po prostu głupich pomyłek autonomistów Ruchu Autonomii Śląska. Głupich w sensie błahych i szkoda, bo Ruch Autonomii Śląska, przypomnę, niemal nieprzerwanie przez 8 lat, czyli 2010-18 współrządził województwem śląskim. Tam tych autonomistów było niewielu, ale byli takim języczkiem uwagi. Oni odpowiadali głównie za kulturę, więc mieli jakby duże przełożenie jednak na to, co się na Śląsku działo. I tam doszło do paru takich błędów, na przykład do takiego błędu, że no już nie będę Państwa zanudzał jakimiś tam szczegółami, ale szybko mówiąc, Ruch Autonomii Śląska być może nawet poza Śląskiem był jakoś już tam rozpoznawalną marką, a na Śląsku na pewno. Tymczasem została podjęta taka decyzja chyba dość niefortunna, niedługo przed wyborami samorządowymi
ostatnimi, żeby zrobić rebranding i wymyślić zupełnie nową nazwę, która zupełnie nic nikomu nie mówiła. Doszło jeszcze do tego, że inne środowisko, zupełnie innym pomyśle na Śląsk, takie trochę bardziej radykalne, założyło podobnie brzmiącą partię. Autonomistom jeszcze się pomyliło, co brzmi jak żart, ale tak rzeczywiście było. Pomyliły im się rubryczki i oni wpisali tam, gdzie trzeba było wpisać to, co już będzie na biuletynie wyborczym, czyli nie wiem, Platforma Obywatelska, Autonomii Śląskiej, tak dalej, pełna nazwa partii, wpisali sam skrót. Ludzie byli zdezorientowani przy urnach wyborczych. Ostatecznie nie weszli, żadne śląskie środowisko nie weszło do sejmiku wojewódzkiego i po raz pierwszy od ho, 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 jakby został stracony on przez pewne środowisko, właśnie tam PO, Rasiu i tak dalej, i został przyjęty przez PiS, co wszystko się na siebie jakoś tam nałożyło. No dużo, dużo różnych rzeczy się na to nałożyło, że ta autonomia się już, ta idea autonomii się gdzieś wypaliła. Być może też, choć to pewnie nie jest główna przyczyna, takie dość duże niezrozumienie, nawet na Śląsku, wśród może osób, które się mniej jakby identyfikują jako Ślązacy, mniej mają tej śląskiej pamięci, niezrozumienie w ogóle, czym ta autonomia miała być i częste mylenie idei autonomii z separatyzmem, nie? Jakby to też był problem i tego się chyba nigdy nie udało do końca Polsce opowiedzieć, a jednak no jakby jesteśmy w takiej sytuacji, że to Polska będzie decydowała, czy Kaszuby, Podlasie, Szczecin, Śląsk, czy ktokolwiek inny sobie kiedyś tego zażyczy, jakąś autonomię będzie miał, więc też nie można przecież się na jakąś Polskę wypinać tutaj i się, nie wiem, no jakby jeżeli się jest politykiem, to trzeba po prostu no, dialogować z tą Polską, tak, no jakby z Polską zmianą jako Warszawa i to z Warszawą się dogadywać. Tymczasem ileś takich gestów było wykonanych, może właśnie, może za mało było tego wytłumaczenia, że to nie ma nic wspólnego z żadnym separatyzmem, nie? To tym drugim elementem jest język. Powiedziałeś, że mniej o autonomię, a bardziej o język. Też co ciekawe, zwracasz uwagę, że język nie jest czymś narodowotwórczym. W tym sensie, że... znaczy teraz widzę, że się nie zgadzasz ze mną, ale znaczy ze sobą. Ale w tym sensie... już tłumaczę. W tym sensie, że przynależność, albo inaczej, język, którym się posługiwali Ślązacy w którymś tam okresie, nie była determinantą tego, w którym państwie chcieli funkcjonować. Nie, wiesz, znaczy on jest narodowo-otwórczy, on jakby nie determinuje twojego narodu, znaczy tego częścią, jakiego tam narodu się czujesz, to nie musi mieć związku, natomiast jest narodowo-otwórczy w tym sensie, że jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie naród, a jest się blisko... To język jest jedną z takich na ogół bardzo ważnych po prostu cech dystynktywnych, tak? Które cię oddzielają od jakichś tam innych grup. Jasne, że wiesz, no język i narodowość, no pewnie, że to może być rozłączne. To w ogóle było ciekawe podczas wspomnianego plebiscytu, bo ja wracam do tego, ale moim zdaniem to jest coś, co strasznie dużo opowiada w ogóle o Śląsku, śląskości. Ten plebiscyt roku 21, gdzie chyba wówczas Kwanty i część elity polskiej nie zrozumiała sytuacji na Śląsku, a tego nie jestem pewien, natomiast jestem pewien tego, że dziś bardzo wiele osób jakby nie rozumie tego plebiscytu, a on naprawdę dużo mówi o Polsce. I błędy, jakby błędne rozumienie tego plebiscytu jakby też ma dużo wspólnego z błędnym rozumieniem regionu dzisiaj, dlatego że w tym plebiscycie to jest odpowiedź, taka nieoczywista może na twoje pytanie, zaraz dojdę do współczesności, pytanie, które było zadane podczas plebiscytu roku 21, brzmiało, w jakim państwie chcesz żyć, czy w Polsce, czy w Niemczech, nie? Natomiast później się to interpretowało błędnie jako deklaracje narodowościowe, a przypomnijmy, na Śląsku, no danych narodowościowych z tamtego czasu nie mamy i takie dane nie mogły powstać, dlatego że rozumienie narodowości wówczas wśród Ślązaków było zupełnie inne niż dziś. Wówczas było tak, że 60% opowiedziało się za Niemcami, 40% za Polską. W regionie, gdzie dokładnie na odwrót było z językiem. 60% mówiło po słowiańsku, już tak powiedzmy, i z nich 40% się opowiedziało za Polską i na odwrót, nie? Pomylono wszystko, narodowość z językiem, z przynależnością do państwa i to wciąż nam jakoś pewnie trochę umyka.
Tymczasem no dziś jest tak, że rzeczywiście wśród tych postulatów śląskich, tak to nazwijmy, teraz zostałem postawiony przez ciebie w roli jakiejś aktywisty, po prostu tutaj walczę bardzo o te śląskie, ale dobrze, akurat o język bardzo, bardzo mi się chce walczyć, śląski. Jest tak, że to jest taka chyba najważniejsza dzisiaj cecha dystynktywna Ślązaków, nie? To znaczy śląskość rzeczywiście ma ten problem już od powojnia, o czym wcześniej mówiłem, słowami Smoloża, że od kiedy ten Śląsk, o którym mówimy, tak, ten Śląsk, o którym mówimy podczas tego spotkania, od kiedy on leży w całości w Polsce, to trudniej chyba wielu osobom odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, na czym ta śląskość ma polegać. Pamięć często jest niezborna, ulotna, wiesz, sprawy konfesyjne tu nie są rozstrzygające, bo większość tych Ślązaków deklarujących się narodowościowo jako Ślązacy, bo na Śląsku Cieszyńskim, gdzie to konfesyjnie jest bardziej skomplikowane, tych deklaracji narodowościowych jest mniej, więc ci Ślązacy z tego mojego Śląska, no oni na ogół są tak jak tutaj, tak, no katolikami albo ateistami, albo kimkolwiek tam innym, to nie jest rozstrzygające. Mógłbym tak długo mówić, w każdym razie ten język jest tą główną determinantą, tą główną rzeczą, która jakby oddziela Ślązaków od Polaków, jakoś tam świadomościowo. No i gdzieś o to się toczy chyba teraz największa walka, nie? Bo są te trzy postulaty, ta mniejszość i na to jeszcze przyjdzie pewnie czas, to nie jest jeszcze taki wiodący temat. Autonomia, na którą już był czas i on chyba minął, i ten język, o który dzisiaj się najwięcej walczy. Pod koniec książki cytujesz fragment rozmowy z socjolożką, która mówi, że Śląsk jest na etapie budowania właśnie swojej narodowości i to są etapy podobne, które były w przypadku innych, jak na przykład Białoruś. Jak ty patrzysz na przyszłość Śląska? Ho, ho, ho. Słuchaj, nie wiem, no ja patrzę na przyszłość Śląska różnie, w zależności od tego, jaki mam nastrój. No teraz oczywiście nie mogę odpowiedzieć, czy optymistycznie, czy pesymistycznie, bo bym zraził, jaki mam nastrój. Ale dzisiaj mam zły nastrój na przykład, więc dzisiaj patrzę pesymistycznie. Nie, no żarty sobie. A możesz podać obydwie odpowiedzi. No tak, tak chyba byłoby najuczciwiej. Słuchaj, ja myślę, że teraz jest taka bardzo... jest taka stosunkowo mało spektakularna epoka dla śląskości, to znaczy to już nie jest epoka jak parę lat temu, jakichś wielkich marszów, nawet po Warszawie bywało, a głównie po Śląsku, wiesz, iluś tysięcznych, gdzie ludzie, wiesz, skandują po Śląsku i tak dalej, chodzą w jakichś tam śląskich t-shirtach, nie wiadomo co jeszcze robią. To jest raczej epoka nie romantyzmu, a takiego pozytywizmu. Jest taki czas, kiedy wiele osób bardzo uczciwie pracuje w swoich niszach, czy translatorsko, czy jakoś, nie wiem, w obrębie sztuki, czy naukowo, czy w paru innych dziedzinach i robią wiele. Część z nich udało się, co jest dla mnie bardzo ważne, jakby zmonetaryzować swoją pracę, znaczy zarabiać na tym. I to jest, myślę, strasznie ważne, bo jeżeli ktoś zarabia na cokolwiek to znaczy, to jest szerokie pojęcie śląskości, to znaczy, że ktoś na to chce płacić, być może z szacunkiem, a nie dla jakiegoś taniego żartu i to znaczy, że jesteśmy ciut dalej od jakiejś, wiesz, skansenozy. Natomiast bardzo wiele z tych osób, które dzisiaj coś robią dla śląskości, robią to, wiesz, zupełnie partyzancko, robią to, nie wiem, po godzinach, wykorzystują na to swój urlop, robią to z jakiejś własnej potrzeby po prostu. I jeżeli, no wracamy cały czas do tego jakiegoś tam, nie wiem, tych relacji polsko-śląskich, jeżeli po prostu jakby, no bo ja uważam, że strasznie dużo zależy od Warszawy. Jeżeli Warszawa nie uzna tego języka, jeżeli nie uzna tej mniejszości, śląskiego języka, śląskiej mniejszości, to będzie źle, bo czas, myślę, że nie działa na korzyść Śląska. Że mamy teraz jakby pewną dobrą koniunkturę, ale ona się w pewnym momencie skończy, bo ludziom się po prostu odechce, nie? Ile można, wiesz, za własne pieniądze po godzinach się tym wszystkim zajmować. Więc myślę, że jest parę takich rozstrzygających rzeczy w tym, może nie główną rzeczą, bo główną jest atrakcyjność śląskości dla samych Ślązaków. To jest chyba najważniejsze, nie? Żeby jakby Ślązacy i Ślązaczki się coraz bardziej sami tak coming outowali, nie? Żeby coraz więcej było, chociaż ja już go widzę bardzo dużo, właśnie takiego szacunku, zainteresowania własną kulturą, bo z drugiej strony można też tak powiedzieć, i pewnie będzie w tym jakaś racja, że co z tego, jeżeli państwo polskie uznałoby język śląski, żeby nagle się okazało, że nikt z młodych się go nie chce uczyć.
to też byłby, wiesz, jakiś zupełny spektakularna porażka, jakiś wielki blamasz tego projektu śląskiego. Pewnie by aż tak źle nie było, ale nie jestem pewien, czy byłoby też aż tak dobrze. Więc poza tymi wszystkimi formalnymi jakimiś tam walkami, też trzeba walczyć po prostu o to, żeby to było atrakcyjne, żeby komuś się w to chciało. No to skoro rozmawiamy o przyszłości, to klasyczne pytanie kończące. Nad czym pracujesz? Słuchaj, teraz pracuję, żeby zostać, wiesz, w tym uniwersum kibicowskich rzeczy, bo pracuję nad sztuką teatralną, bo strasznie się w teatrze zakochałem. Ostatnio właśnie z Robertem Talarczykiem wystawiliśmy jedną sztukę o Śląsku, jakieś takie dziwne post-apo horrorowo-komediowo o Ślązakach lecących na Marsa i zakładającym tam własną planetę. A teraz z kolei robimy taką sztukę, będziemy niedługo tam coś, co tam, no, robimy, taką futurystyczną trochę o tym, że jest pierwszy mundial, gdzie Śląsk, gdzie wystartowała reprezentacja śląska, tak jak jest reprezentacja Szkocji, chociaż Szkoci nie mają swojego państwa i tak dalej, to w końcu reprezentacja śląska startuje i właśnie, wiesz, a propos tych animozji kibicowskich, jakby całość opowiada o tym, że siedzą koło siebie, wiesz, kibol Gieksy, kibol Ruchu i kibol Górnika, może jeszcze Piasta tam przemyca. I wiesz, no i tak w sumie trochę się nienawidzą, no bo jednak wypada się nienawidzieć, a z drugiej strony mają coś wspólnego, no bo jednak kibicują za tymi samymi, nie? No i to ma być opowieść jakby o tym, a przez to o czymś tam więcej, więc póki co teatr. Chciałem teraz Państwu oddać mikrofon i zachęcić do zadawania pytań autorowi. Czy Pan urodzony jest na Śląsku Górnym? Tak, w Gliwicach. Pierwsze pytanie często jest najłatwiejsze. Co by pan poradził osobie, tak jak ja, która ma korzenie śląskie, bo tam urodził się pradziadek, dziadek. Dziadek wyjechał na Kaszuby i ja się urodziłam na Kaszubach. Gdzie? W Bytowie, więc urodziłam się na Kaszubach, tam 20 lat mieszkałam. Wyjechałam na studia i od 20 lat mieszkam w Szczecinie. I tak praktycznie nie umiem się tutaj w ogóle odnaleźć i tak szukam właśnie tych swoich korzeni, dlatego tu jestem też z takiej ciekawości. I nie potrafię ani tu się odnaleźć, ani nigdzie indziej i tak bardzo zazdroszczę panu, że pan znalazł już to swoje miejsce na tym Śląsku i jest tam szczęśliwy, bo ja cały czas szukam i właśnie nie potrafię znaleźć tego miejsca. Jak, co by pan poradził, jak szukać, jak znaleźć to swoje miejsce właśnie? Czy to bardziej Śląsk, Kaszuby? No Szczecin raczej nie, ale może też zupełnie inne miejsce, także jak się do tego zabrać? Jakie pani zazdroszczy, jak ja bym chciał być panią, Boże. Jezu, mieć korzenie na Śląsku, musiać w Bytowie, gdzie jest piwo Bytów i są Kaszuby, a potem nasz, no po prostu jakby, gdybym miał sobie tak pisać, to wychodzi mi z obliczeń, że ja bym naprawdę chciał być panią, jakby przeżyć pani dni życie. Także ja nie wiem, jaki ma pani problem, ja jestem teraz cały ulepiony z jednej wielkiej zazdrości. A ja właśnie z jednej strony pierwszy raz byłam teraz tak na Śląsku w te wakacje też przejazdem właśnie w Żernicy, skąd pochodzą moi właśnie dziadkowie. Byłam tam przez kilka godzin i tak czułam taką więź z tym miejscem. A potem właśnie wracam na te swoje Kaszuby i tam się czuję bardzo dobrze. I wracam tutaj do Szczecina. No też już zapuściłam korzenie, nie powiem, że nie. Ciężko jest też jakby zostawić to wszystko, ale nie czuję się, żeby tu było moje miejsce, ale też nie wiem, gdzie to miejsce jest. I wcale nie jest mi z tym dobrze właśnie. Wie pani co, znaczy ja nie mam prawa grzebać pani w duszy, ale skoro pani sama zaproponowała, to zrobię. Nie wiem, no ja mam skrajnie liberalne podejście do wszystkich tożsamości, wszystkiego, niech każdy się czuje tym, kim chce, nie? Pewnie coś nam tam w środku mówi, gdzie nam najlepiej, ale tak sobie myślę, że to czasem jest sytuacja bardzo dużego komfortu, żeby to miejsce, gdzie się ktoś najlepiej czuje, być może to u pani właśnie są Kaszuby, z tego co zrozumiałem, być może inne miejsce. Sytuacją pewnego komfortu jest, gdy mieszka się daleko od tego miejsca. To jest strasznie fajne, no bo w sumie każde miejsce, gdzie się mieszka, wkurza po prostu dlatego, że ono istnieje, tak? Bo nie wiem, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
Tak, nie wiem, no bo czasem coś śmierdzi, czasem gdzieś zamknął nam wcześniej sklep, a czasem, nie wiem, prezydent miasta nas denerwuje albo cokolwiek innego, jakby takie zwykłe rzeczy. I to jest zawsze strasznie fajne, jak się jest daleko, nie wiem, przynajmniej dla mnie, nie? Bo wtedy mi się zawsze tworzą takie doliny Isy miłoszowskie, jakieś takie idealistyczne w ogóle, nie wiem, krainy dzieciństwa, czy tam młodzieństwa, czy czegokolwiek tam jeszcze innego. Więc to jest strasznie fajne w ogóle być daleko, nie? I mieć sobie dokąd wrócić. Ja na przykład teraz z jednej strony strasznie się cieszę, że wróciłem na Śląsk, a z drugiej strony wiem, że jest jakaś cena za to, bo wcześniej ten Śląsk miałem na taki bezpieczny dystans, na tak bezpieczny i odległy, że mogłem sobie go tak miło poidealizować i sobie go pokłamać, no bo przecież o tym są wszystkie tożsamości, nie? Że coś tam wyobrazimy i się w to bawimy. A teraz jak już tam jestem, no to dalej go kocham, ale jakoś taką miłością dojrzalszą, a ja nie wiem, czy ja chcę taką dojrzałą miłością kochać ten Śląsk, nie? No ja właśnie się boję, że ja te Kaszuby tak idealizuję i z tego względu właśnie jestem tutaj w Szczecinie, bo fajnie właśnie tak na odległość odwiedzać co jakiś czas, ale, no ale z drugiej strony zazdroszczę panu, że znalazł pan to miejsce, tak, gdzie się czuje dobrze i tą swoją tożsamość taką, bo no bo cały czas jeszcze szukam, nie? I... Czytała pani książkę Tomka Słomczyńskiego Kaszubę? Ona wyszła w tej samej serii, co to Kaś moje. Świetną książkę Tomek napisał i to jest właśnie taki reportaż o Kaszubach i jego doświadczenia. On się tam stosunkowo mało tak odsłonił, ale trochę się odsłonił, a może nawet bardzo. I naprawdę w znakomitej książce on opowiedział też o swoich doświadczeniach takiego szukania kaszubskości. Tomek jest z Sopotu, już mierzy się z tą swoją kaszubskością, ale też bardzo tak uczciwie, reportersko w ogóle opisuje, czym są Kaszuby, nie? I może coś przeoczyłem, ale chyba nie, bo nigdy nie było takiej książki reporterskiej dobrej o Kaszubach. Jak tam jechałem rok temu spędzać urlop, to się tak przygotowałem, ale no to przeczytałem wszystkie remusy, nie remusy, ale, no ale ta książka mi dopiero tak oczy otworzyła, więc być może dla pani to będzie jakiś, no, jakiś to dziękuję, fajny, to muszę fajny sięgnąć trop. No, Tomasz Słomczyński, Kaszuby z Czarnego. Proszę pana bardzo, ale ja mam z Chorzowem, zależy o co pan pyta, bo ja z samym Chorzowem mam... Ruchu Chorzów nie lubi. No nie no, że ruchu Chorzów akurat nie lubię, no to proszę mi to wybaczyć, to jest pewien mój etos, ale ja mam z samym Chorzowem problem i jest to jedyna część obecnego Chorzowa, ten jakby właściwy Chorzów, z którego jakoś tak jeszcze nie zrozumiałem do końca. Ja strasznie lubię hajduki, na hajdukach się znakomicie czuję. Przepraszam za teraz wejście w taką jakby dwójkową rozmowę, ale czuję się znakomicie na Cwajce, na Chorzowie Starym świetnie, ale jakby samo centrum Chorzowa jakoś tak jeszcze sobie go nie wymyślałem, ale bardziej jakby ten cały taki obwarzanek niż to centrum, ale no to jest jakby mój świat, moja aglomeracja, no jakby ja też mam takie poczucie, że jakby ja nie mam do końca poczucia mieszkania w Katowicach na Zawodziu, że ja mieszkam w Katowicach trochę, ale ja głównie się czuję, że mieszkam w aglomeracji, że mieszkam po prostu w jednym dużym mieście, którego częścią nie do końca są dla mnie Gliwice, nawet chyba nie do końca Zabrze, ale jakby ta cała taka przestrzeń chorzowsko, Chorzów, Świętochowice, Ruda Śląska, tam nie wiem, Mysłowice, Katowice, mogę dalej wymieniać, to jest po prostu jakiś jeden wielki organizm i to jest dla mnie doświadczenie jakby przeżywania miasta zupełnie na nowo. I no jakby wie pan, no Chorzów, no moja ulubiona knajpa jest w Chorzowie, a jak jest lat, to ja w Chorzowie siedzę 5 razy w tygodniu, no jakby to jest mój dom też, no kocham Chorzów. A która knajpa? Na Wolności? A nie, na Wolności nie. A co jest na Wolności? Jaka knajpa? Jest pełna. Jest pełna. Nie, na Wolności żadnej nie znalazłem. Jest taka knajpa, zresztą też autora Czarnego, Dachka Zalegi Rebel się nazywa, w Parku Śląskim. Przy zoo. To jest w ogóle taka urocza knajpa, proszę sobie wyobrazić, bo ona jest tak przyklejona do zoo, tak, że jak się w niej siedzi, jest ogródek, no i tu jest ściana i za tą ścianą, tak jak za tym oknem, po prostu metr od osoby siedzącej, już chodzi marabut, egzotyczny ptak, za nim jakieś tam inne, mamy swojego marabuta, niestety teraz odleciał, w przenośni odleciał, go to zoo zabiera na parę miesięcy, bo jest za zimno, więc mamy przez 7-8 miesięcy marabuta po prostu za sobą, którego tam głaszczemy. Natomiast tak, przyklejona do zoo Śląskiego w Parku Śląskim knajpa. Piękna. Dziękuję. Dzień dobry, ja się chciałem zapytać, co się zmieniło w pana życiu po wydaniu Kaś, a następnie jeszcze po wygraniu nagrody Nike?
Aha, wie pan co, to jest takie pytanie, że sobie nigdy to nie podsumowałem w sumie. Nie? Dobra, to tak. To będzie zupełnie chaotyczne, bo nie mam trudnej metodologii tezy wniosków. Na dobre się zmieniło, znaczy jakby to, co jest fajne i nie będę się krygował, że to nie jest fajne z jednej strony, no to, że ktoś ma ochotę to czytać i tego słuchać, no bo no wiadomo, po to się pisze książkę, no można się tam krygować, że to jest praca i tylko praca, no wiadomo, że to jest przyjemne i super, ta książka się tam super sprzedaje i to jest bardzo miłe, więc to jest okej. Okay. Fajne jest też to, że napisanie takiej książki, takiej, czyli która dostanie jakąś nagrodę, jeśli tam zostanie zauważona, daje też dość dużą jakby taką, za przeproszeniem, wolność artystyczną, znaczy, nie wiem, czy artystyczną, dziennikarską w każdym razie. No, że wiadomo, że trochę można zdecydować o tym, co się będzie pisało, trochę jakby tam ma się więcej do powiedzenia i to na pewno też jest bardzo, bardzo miłe. Miłe też jest to, że ludzie sami nagle zaczynają przychodzić z historiami, że nagle jest trochę to odwrócone, bo jak pisałem tę książkę, to ja miałem duży problem ze znalezieniem historii tak zwanych zwykłych ludzi, bo do ekspertów łatwo można je wygooglować, natomiast oczywiście fajna jest sytuacja, kiedy ekspert też, jak miałem parę razy, sam staje się bohaterem, takim powiedzmy, nie wiem, opowiada o swoim dzieciństwie czy o czymś, ale tak zwanych, przepraszam, że używam takiego pojęcia, nie znam lepszego, zwykłych ludzi, to oni jakby zaczęli do mnie teraz masowo przychodzić, tak, pisać na Facebooku, pisać listy piękne, często nawet pomagać mi na przykład, wie pan, z dowiadywaniem się czegoś o moich przodkach, bo jakby ta książka też jest mocno nasycona nazwiskami z mojego jakiegoś tam heimatu, z moich okolic i ci ludzie, tam pewnie ich raczej potomkowie, po prostu do mnie piszą, dzwonią i dodają mi takie małe szczególiki, więc ja sobie jakby sam to dosztukowywuję, coś tam więcej wiem. To jest strasznie przyjemne. No, z drugiej strony to też na pewno jest męczące, co się teraz dzieje po Nike, bo to jest super wyróżnienie, jest miłe i zaszczytne. Natomiast ja jakby moim gdzieś teraz problemem jest to, że moje życie mi się strasznie wymknęło spod kontroli i to ma dużo minusów. Ja też nie chcę przesadzać, bo to pewnie jest sytuacja na tam, nie wiem, ileś czasu, nie na za długo, ale po prostu strasznie lubię swoje życie, lubię chodzić do swojej knajpy, chodzić robić swoje rzeczy, a teraz ono trochę nabrało innego tempa, jakoś staram się w tym wszystkim odnaleźć, ale to jest super, nie? To jakby bardzo, bardzo fajnie, ale też to, co się zmieniło może po tym, jak napisałem to Kaś, to jest też to, strasznie chaotycznie mówię, ale inaczej na takie pytanie nie umiem, że trochę też straciłem, ten mój Śląsk stracił na intymności, dlatego że to jest bardzo fajna sytuacja, no taka no naturalna, tak zawsze jest. Kiedy te miejsca, z których pochodzimy, one są jakoś unurzane w różnych mitach, właśnie w różnych półprawdach, domysłach, no bo przecież każdy ma jakieś opowieści od babci, dziadka, ojca, matki, sąsiada, przyjaciela, którzy coś tam opowiadali, że w tym budynku straszy, a w tym, nie wiem, jakiś nazista się powiesił, a w tamtym stało się coś pięknego albo też strasznego. Tymczasem jakby każda książka, przynajmniej tego rodzaju, wymaga jednego wielkiego takiego fact-checkingu siebie samego, nie? Sprawdzenia, wykonturowania i nagle okazało się, że ta moja kraina, która wydawała mi się tak nieprawdopodobna, tak wyjątkowa, kiedy ją po prostu musiałem, wie pan, zrobić do niej bibliografię i przeprowadzić na jej temat 1000 wywiadów, 1000 przenośni, no to stała się trochę nudniejsza, nie? I trochę tak straciłem na tym wszystkim. Tak samo jak, no na tym może nie straciłem, bo tak samo mam cudowną rodzinę, jak miałem, tak samo ich kocham, ale na pewno też trudne było jakby, i początkowo się jakoś z tym borykałem, potraktowanie w ogóle moich bliskich jako bohaterów, nie? I to już przysłowiowe autoryzowanie wypowiedzi u własnej babci, to zawsze jest jakoś tam trudne, ale tak, ale ogólnie na plus. Polecam pisanie. I zdobywanie Nike później. Nie, ogólnie nie wiem, czy polecam już, no bo to nie wiem, ale to na inną rozmowę. Jeżeli nie ma pytań, to serdecznie dziękuję i Zbigniewowi. Dziękuję bardzo.